Witam Państwa. Dzisiaj moim gościem jest profesor Kamila Małek, kierowniczka Zespołu Obrazowania Ramanowskiego wydziału chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zespół, którym kieruje pani profesor jest że znaczy zajmuje się badaniach czy koncentruje się na badaniach z zakresu przede wszystkim chemii medycznej, wykorzystując różne nowoczesne metody obrazowania, właśnie metody spektroskopowe, metody mikroskopowe, między innymi różne rodzaje obrazowania Ramanowskiego, ale też skaningową mikroskopię pola bliskiego. Czy absorpcyjną spektrometrię elektronową, a także wiele, wiele innych metod, o nazwach, których nie powstydziłby się chyba główny mechanik na statku Enterprise. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja wiem, że to bardzo trudne słowa tym, co czym się zajmujemy, więc pozwolę sobie troszeczkę sprostować. Rzeczywiście zajmujemy się obrazowaniem spektroskopowym. Grupa jest prowadzona przez panią profesor Barańską. Przy moim współudziale i de facto wykorzystujemy właściwości fizyczne cząsteczek do tego, żeby stworzyć obraz, namalować obraz. I takimi głównymi technikami, którymi się zajmujemy, to jest bardzo trudne słowo, spektroskopia oscylacyjna, ale dużo też mówiące, bo oscylacje potrafimy sobie po prostu wyobrazić. Dwie kulki na sprężynce, które wykonują oscylacyjny ruch. I ten ruch jest bardzo charakterystyczny dla cząsteczek, dla każdego związku chemicznego, i nazywamy go odciskiem palca, więc mamy narzędzie, które rozpoznaje w sposób unikalny, jednoznaczny skład próbki, którą badamy. I rzeczywiście tutaj nasze główne zaangażowanie jest w rozwijanie metod dla spektroskopii klinicznej, tak aby wprowadzić nowe techniki rozpoznawania chorób, zarówno na poziomie krwi, komórek krwi, tkanek czy nawet in vivo. A z tego wynikają wszelkiego rodzaju dodatkowe nasze zainteresowania, bo jest to technika uniwersalna. No właśnie, do czego jeszcze tych technik można użyć oprócz y, zastosowań medycznych? Do wszystkiego. <laughs> a co to znaczy do wszystkiego? No bo ze względu na ten, na ten fakt, że te oscylacje są takie charakterystyczne dla każdego związku chemicznego, a przez to również dla mieszaniny, czyli możemy na przykład badać roślinę, możemy na przykład określać stopień Dojrzewania owoców. Możemy badać z, z próbki geologiczne. Spektrometr Manowski został wysłany na Marsa. Możemy też badać żywność pod kątem zawartości na przykład herbicytów czy zanieczyszczeń tej żywności. Możemy wyprowadzić to światło, które potrzebujemy do wzbudzenia tych oscylacji, przez światło wody. Albo nawet zaimplementować je w takie proste urządzenia połączone z telefonem komórkowym, który na przykład właśnie rozpoznaje stopień zafałszowania żywności. Czyli to mogą być, jest też stosowany spektrometr w podczerwieni ramanowskie. to są dwie techniki oscylacyjne do badania substancji wybuchowych, czy detekcji substancji wybuchowych na lotniskach. Więc... Możemy badać wszystko. Czyli rozumiem, że po prostu jest to sposób na identyfikowanie różnych substancji chemicznych. Tak i to jest właściwie jedyna technika, jedyna spektroskopia, która jednoznacznie określa dokładnie skład molekularny, więc my tak naprawdę badamy ten molekularny odcisk palca. Oczywiście wymaga to z dość zaawansowanych technik analizy, metod analizy, Dlatego też nie tyle, co patrzymy na sygnały, na tym wyniku, którym jest widmo, ale też czasami nawet nas to nie interesuje za bardzo, tylko po prostu stosujemy maszyny uczące, sztuczną inteligencję do tego, aby automatycznie rozpoznawała na podstawie tego sygnału stan jakiejś próbki. A w pewnym momencie wspomniała pani o tym, że można te metody zastosować do określenia poziomu dojrzałości owoców. Rozumiem, że chodzi tutaj o to, że po prostu na różnych etapach tej dojrzałości różne substancje chemiczne się pojawiają i, i wtedy Dokładnie. można to zidentyfikować. Dokładnie. Tak? Dokładnie i to oczywiście wymaga pewnego protokołu, aby przygotować taki. Z, Taką metodologię z różnego rodzaju odniesienia, z modele, ale w suma summarum ten odbiorca, czyli powiedzmy rolnik dotrzymuje dotrzy, takie na urządzenie, które mówi mu kolorystycznie, tak jak testy powiedzmy teraz domowe modne na COVID mhm. mówią o tym jaki jest sposób, jaki jest stopień takiego dojrzenia z owocu. Szeroko stosowane zarówno w Stanach Zjednoczonych albo w Japonii. E, ale to jest przesyłanie próbki do laboratorium, czy można to stosować na miejscu, że tak powiem? To jest właśnie dodatkowy, y, 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 z, dodatkowa zaleta takich tych naszych metod, że my nie potrzebujemy nic zrobić z próbką. Czyli nie potrzebujemy wyekstrahować składników, żeby je zbadać. I próbka jest mierzona tak naprawdę, mówiąc profesjonalnie, in situ, czyli na miejscu. I Możemy oczywiście przynieść próbkę do laboratorium, jeżeli używamy mikroskopów, no bo trudno mikroskop przenieść w jakieś realne miejsce, ale jest też szereg różnych rozwiązań technologicznych, które są implementują pomiar takiego widma w przenośnych aparatach, w których można wziąć po prostu do ręki i pójść z nim do próbki. No właśnie, jak duże są takie urządzenia? No, myślę, że to taka połowa, przenośna. No to z rzędu 20-30 centymetrów. Ale jeżeli zastosujemy takie już światło z bliskiej podczerwieni, do takich właśnie. Agro, z rolniczych zastosowań, to wtedy ma to rozmiar telefonu komórkowego. No właśnie tutaj się też zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, czy te małe urządzenia przenośne są tak samo dokładne jak te w laboratorium, czy jednak jest jakieś tutaj, jest jakieś ryzyko, że, że wynik nie będzie miarodajny? Będą, wynik będzie identyczny. Jedynie oczywiście to jest wadą jakiegokolwiek przenośnego aparatu. Jest to, że ma dużo słabsze źródło światła, dużo mniejszy, mniej wydajny detektor, w związku z tym ten wynik może być, mieć trochę niższy stosunek sygnału do szumu niż taki laboratoryjny. Ale z sensu stricte, jeżeli on już jest zaprojektowany po to, żeby analizować do pewnych specyficznych zastosowań, to wtedy z pomiar, wynik pomiar jest analogiczny do laboratorium. My przenosimy protokół pomiarów stworzony w laboratorium, później przeniesiony na taki przenośny aparat. No to świetnie. I teraz już przejdziemy do głównego tematu naszego spotkania. Może tutaj Państwa zaskoczę, ponieważ spotkaliśmy się przede wszystkim o, po to, żeby porozmawiać o archeologii, a właściwie tym, jak te metody można zastosować w archeologii, jakie informacje archeolodzy mogą uzyskać dzięki tym metodom. Zanim jednak przejdziemy mhm. do tego pytania, to jest jeszcze jedna kwestia, która szalenie mnie interesuje, bo na naszej uczelni pracuje no, około 5 tysięcy nauczycieli akademickich, nie licząc jeszcze innych osób zaangażowanych w działalność e, naukową. E, nie jest łatwo się spotkać. Czasem na jednym wydziale naukowcy nie znają się i mhm. nie mają zbyt często okazji do spotkań, a tymczasem interdyscyplinarność nauki dzisiaj jest na wysokim poziomie i to najczęściej właśnie na tym styku różnych dyscyplin dzieją się rzeczy najciekawsze. No więc jak to się stało, że pani spotkała się z archeologami i zaczęła z, z nimi współpracować? Z archeologami spotkałam się, bo archeolodzy przyszli do mnie. Ale archeolodzy usłyszeli o mnie, ponieważ bardzo długo już współpracuję z konserwatorami sztuki, zarówno tymi akademickimi, jak i laboratoriami konserwatorskimi, które no, na potrzeby restauracji oceniają skład danego dzieła. Ja się głównie zajmuję polichromiami, w tym się wykształciłam. A to było właściwie, skut... początkiem tego była kawa z przyjaciółką, która przy nią przeprowadziła inną przyjaciółkę. No właśnie, czasem nawet jest przypadek, prawda, że tak, zaczyna jest, się taka współpraca. Tak, to jest absolutnie taka, taka współpraca, ale też należy zaznaczyć, że z przenikanie się, no ponieważ zajmujemy się powiedzmy tą kliniczną spektroskopią, ale też wcześniej analizowaliśmy i rośliny, i, czy też z próbki geologiczne, to też... Z naszej z ekspertyzy wynikła baza widm, które moglibyśmy użyć jako referencję. No bo nie jest to łatwa technika w interpretacji. Trzeba mieć trochę szeroki umysł, żeby, albo szeroką wiedzę, żeby rozpoznać to, co to widmo niesie. I wbrew pozorom te różne dziedziny, których przed chwileczką wspomniałem, że mają być takie zastosowanie, one nakładają się, czy przekładają się na analizę z polichromii, czyli warstw malarskich w różnego rodzaju obiektach sztuki. Bo tam na przykład przecież jako spoiwo używano olejów. No to przecież to jest produkt spożywczy, Prawda? Więc tutaj... Mamy całą bazę spo, różnego rodzaju z produktów spożywczych, które, spożywczy, które używaliśmy do naszych badań naukowych. Znów w przypadku archeologii, no to też podjęłam się tego tematu, ponieważ ze swoich zainteresowań naukowych badam próbki, które są wysokokolagenowe. Co prawda używam ich, czy badam je po tym, aby wskazać sposób na rozpoznanie przerzutowości nowotworowej, ale jest to po prostu no, skład biochemiczny mm. ciała ludzkiego, więc y, y, takie przełożenie się na y, badanie artefaktów archeologicznych, zwłaszcza zmumifikowanych ciał, jest y, y, oczywiste. Jest, ten skład będzie taki sam, tylko trochę zmieniony. Okej, okay, czyli po prostu, jak rozumiem, Łukasz Majchrzak, znany powszechnie jako Simba, przyszedł do pani i zapytał, czy dałoby się przeprowadzić analizy na takie spektroskopowe na tym materiale, który, który on badał, czy bada nadal, a chodzi o materiały z Ameryki Południowej, kultur prekolumbijskich, przede wszystkim z Peru. I y, widziałem, że zajmowaliście się między innymi badaniem mumii okay. e, kultury czangkaj, czyli jednej z prekolumbijskich kultur no, tuż przed przybyciem e, Europejczyków do e, Ameryki Południowej. I e, zastanawialiście się, czy chcieliście sprawdzić, e, czy tymi metodami da się określić i w jaki sposób mumifikowano te ciała? To, był, to troszeczkę wyszedł jakby w sumie skutek tych naszych początkowych spotkań, bo z trochę na początku, czy archeolodzy i chemicy, albo czy konserwatorze sztuki, to musimy się zacząć dogadywać. No tak. Bo, tym samym, językiem, tym samym mówić. językiem zacząć mówić, albo przynajmniej znajdować wspólne punkty. I z tej właśnie strony tych, tego typu tych specjalistów przychodzą i pytają, że chcieliby właśnie, żeby im ktoś zidentyfikował jakiś konkretny związek albo jakąś substancję, mhm. która była używana przez te kultury. Ponieważ są to próbki bardzo wieloskładnikowe i niejednoznaczne, no i też czasami przyleżały sobie kilkaset lat w ziemi, więc podlegały bardzo. Daleko idącym procesom degradacji, to ta odpowiedź nie jest prosta. Mhm. I z, przyszedł też, czy zaproponował mi tę współpracę, prosząc mnie, żebym mu powiedziała, czy tatuaż jest tatuażem, czyli co użyli do tego, żeby wytatuować ciało tych zmumifikowanych z ciał, i też, czy właśnie był uży, użyty z, do zmumifikowania, czy one były, powiem, że tak powiem, kolokwialnie, czy one były ułożone w ciele i wysuszone nad ogniskiem, mm -hmm. albo czy do, zaplikowano do nich z, z ksiąg, wiadomo, że, że prawdopodobnie stosowali tak zwany balsam peruwiański. I na żadne z tych pytań nie mogłam odpowiedzieć, zaproponować takiej metodologii, ale z, z, no, zaproponowałam, że możemy de facto zobaczyć, czy, ta skó czy te z próbki tych skór, zmumifikowanych skór, są w jakiś sposób analogiczne do skóry naturalnej, niezmumifikowanej, albo czy widzimy w tam jakieś zmiany czy transformacje chemiczne, które mogłyby odpowiadać mhm. jakiemuś procesowi przed, no, przed pochowaniem ciała. I co z tego wynikło ostatecznie? I z tego wynikło, że otworzyliśmy puszkę Pantory. No i też tutaj, właśnie to moje doświadczenie z próbek medycznych. Wiedziałam, że jakiego typu dodatkowe analizy należy przeprowadzić, aby można stwierdzić albo potwierdzić te, które płyną z moich metod. Bo to, jak powiedziałam, my potrafimy, my nie potrzebujemy dużo tej próbki. Wystarczy nam coś, co widzimy, tak gołym okiem, żeby za pomocą pęcety przenieść na stolik mikroskopowy, bo używamy mikroskopów. I nie musimy z tą próbką nic zrobić, więc badamy ją właśnie bezpośrednio. I z na pewno takim z bezpośrednim wynikiem, który go ucieszył z bardzo prostym do otrzymania było to, że na jednym z tych ciał zauważyliśmy, czy zidentyfikowaliśmy ich święty pigment cynober. Dla mnie to był taki powszechny związek organiczny, ale też w sumie potrafiliśmy go zidentyfikować, bo mieliśmy doświadczenie w badaniu przekrojów z warstw malarskich polichromii Aha. i tam w którymś wieku były one dosyć popularne, ten pigment używany. Ale też wskazówką było to, że w innym ciele ten obraz, który uzyskaliśmy, to był obraz regularnego, regularnej struktury kolagenu, który był w skórze, analogiczny taki jak w świeżo pobranej próbce, a w, innej znów, w innym znów ciele zidentyfikowaliśmy no, bardzo wysoką zawartość. Tłuszczy albo substancji pochodzenia tłuszczowego. I stąd tutaj. Więc ta metodologia daje nam pierwszy jakby screening tego, co możemy zobaczyć. I wtedy możemy nakierować takie już bardzo specyficzne analizy, które wymagają ekstrakcji próbki które wymagają z pewnej preparatyki ich do tego, aby na przykład zanalizować taki skład tych tłuszczy spektrometrią mas, albo żeby na przykład potwierdzić dystrybucję tego świętego pigmentu, na tych skóry za pomocą mikroskopii elektronowej. Też nadal, że tak powiem, badamy te skóry, szukając wspólnego mianownika, czy jest jakiś, może jakiś przepis był na mumifikowanie tych, tych ciał. I do tego zaprosiłam do współpracy mojego znajomego zoologa, który co prawda zajmuje się gadami, ale jest świetnym też histologiem. I, Przygotowuje nam już próbki pod kątem obrazowania struktur kolagenowych i struktur tłuszczowych w tych skórach. Czyli można się spodziewać jeszcze bardziej szczegółowych wyników, tak. które mogą powiedzieć jeszcze coś więcej na temat tak. tego, jakie metody stosowali ci ludzie, żeby zmumifikować zwłoki, tak? No, też ja wiem, że nauka trochę, ścisła nauka, to wymaga od, czy też spodziewamy się od niej, że da jakiś przepis, jakieś mhm. reguły, jakieś zasady. Z tego mojego doświadczenia z pracy z archeologami, nie tylko z Simbo albo z innymi, no to niestety każdy obiekt bardzo często trzeba traktować indywidualnie. Mhm. Zwłaszcza, jeżeli mamy tutaj taki zestaw zbumifikowanych ciał, gdzie datowanie jest takie, jakie jest, czyli plus minus 200 lat, więc nic nam to nie za wiele mówi i z czasami mimo podobnego przechowywania tego ciała w tych samych warunkach klimatycznych, z to z, niektóre te groby były rozkopowane, rozkopowane rabowane. W związku mhm. z tym dostarczanie tlenu, wilgoci, bakterii prowadzi już ten proces momifikacji do w innym kierunku. No, przepraszam, nie momifikacji, ale degradacji tej skóry w innym kierunku. Z Aczkolwiek już pod teraz ta praca, która ma nadzieję niedługo się ukaże, będzie dawała taki wstęp do przepisu, tylko nie bezpośredni, że identyfikujemy tą substancję balsamującą, tylko z, na podstawie zmian struktur białek kolagenowych będziemy mogli je skorelować. Z tym, jak ciało wygląda, czy morfologicznie, antropologicznie można powiedzieć, że ono jest zmumifikowane, i ze stanem skóry, która została pobrana. Taki dowód nie wprost. Mm -hmm. A już wspominała Pani o tym, że w źródłach pisanych hiszpańskich pojawiają się dwa. Sposoby. Znaczy oni opisują, mhm. że ci ludzie stosowali dwa sposoby, właśnie nazwijmy to wędzenie na, na ogniu, wysuszanie y, ciała na ogniu i drugi z użyciem y, balsamów. A czy właśnie jakieś ślady tego pierwszego zabiegu udało wam się odkryć? Nie, dlatego go wykluczyliśmy, ale tutaj poprosiłam do współpracy pana doktora Miśkowca z Wydziału Chemii, który jest chemikiem badającym zanieczyszczenie środowiska. I wyszliśmy z założenia, że jeżeli byłby taki sposób mumifikowania, no to muszą pozostać, w, w ciele, w skórze, no, produkty nazwijmy tego w cudzysłowie wędzenia, tak jak z grilla, czyli poliaromatyczne węglowodany. A on był, jest specjalistą od, od wykrywania tych substancji na bardzo, bardzo niskim stężeniu. I tutaj żadna z metod, żadnych z różnych technik, odmian, tak żeby zwiększyć czułość tej detekcji, nie wskazała obecności tych składników. Nie mieliśmy, na razie nie mam innego pomysłu, żeby w jakiś sposób dać dowód chemiczny, że takie coś się zdarzyło. A czy te próbki, które badaliście, pochodziły z jednego cmentarzyska czy to z kilku cmentarzysk? To były próbki, które były z jednego cmentarzyska. tych grobów było około chyba, jeżeli nie chcę się pomylić, ale chyba 100 co najmniej. I one dotyczyły tej jednej kultury, która rozwijała się tam mniej więcej na przełomie od 900 roku do 1500 roku. Więc to jest jakiś tak przekrój 600 lat. No właśnie, bo tutaj też pytanie, czy te metody się nie zmieniały, no i czy Hiszpanie pisząc czegoś nie poknocili nie. Nie, 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 nie połączyli na przykład metod z, przez różne ludy stosowanych albo przez jeden, ale w różnych rejonach, może z innych cmentarzy zdane by przy, przyniosły jakieś inne rezultaty, prawda? Niewątpliwie oczywiście to bazujemy na tych, na tych przekazach, to znaczy się ja właściwie przedstawiam, jakby wyniki interpretację chemiczną. A już dopisanie konkluzji czy też skorelowanie to z tymi przekazami, no już należy do archeologów. Muszę powiedzieć, że czasami ta wyobraźnia zaskakiwała mnie. Jednak ten nasz język, czy też nasze wyniki, które chcemy przedstawić w sposób powtarzalny, pewny, precyzyjny no jest daleki od tego, jak pracują archeolodzy czy historycy sztuki. Z, dlatego też tutaj mieliśmy czasami takie wstrzymywanie pewnego rodzaju ewidentnych stwierdzeń, które moje serce chemika nie pozwalało na no to, żeby to powiedzieć. Z, ale też z, dlatego też to, głównym powodem jest to, że badamy ludzkie ciało. I ten proces degradacji jest naprawdę bardzo różnorodny i bardzo mało zbadany. Nawet z Simbo kontaktowaliśmy się z osobami od analizy sądowej, tacy, którzy prowadzą tak zwane farm, trubie farmy. Trubie farmy dokładnie. Ale znów te warunki, no bo warunki rozkładu ciała oczywiście są różne ze względu na to, czy są zakopane w ziemi, w jakiej ziemi, czy przechowywane na powietrzu, w jakiej temperaturze, jaka była. To tych elementów, tych czynników jest naprawdę ogromna masa. A odnosimy się też do analizy tych innych zmumifikowanych ciał w odniesieniu do egipskiej mumifikacji. Mhm. I tak naprawdę, bo oczywiście przeglądałam całą dostępną literaturę, kto kiedy badał nad naszymi technikami, jeżeli to były bardzo, byłam zdziwiona, że tak mało było tych badań, tym egipskie mumie i one były przechowywane w jednych warunkach, w zamknięte szczelnie, w tych piramidach. I też bezpośredni dowód na to, że w ciele ciało zostało zmumifikowane, no to oczywiście sposób, jak się zachowało to ciało. Uh -huh. No jest on teraz taki bardziej ewidentny, a po drugie dowodem było to, że wraz z ciałem dookoła były pochowane, były też przechowywane te misy, kubki z substancją balsamującą. Mhm. Więc to był bardzo prosty przypadek, żeby stwierdzić w jaki sposób ta mumifikacja została prowadzona. Był jakby dowód tego, tej mumifikacji na miejscu. A jak już jesteśmy przy mumiach egipskich, to nie wiem, czy będzie pani w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Może Simba był, wiedziałby to lepiej, ale wiemy, że w Egipcie usuwano część, przynajmniej część organów. Czy tak samo było w Peru? Czy ten... Nie. I to można łatwo zrobić przez, znaczy ocen, to może być łatwo ocenione przez patologa. Bo przy takim bezpośrednim wykopaniu ciał z tego cmentarzyska, no to nie jest tylko i wyłącznie ekipa archeologiczna, ale też towarzyszy jej patomorfolog po prostu lekarz, który się tym zajmuje. W związku z tym, no, cała jakby skóra była zachowana. Różno to było w różnych grobach, to z, ale powiedzmy, można było łatwo rozpoznać. Czy była naruszona po prostu powłoka skórna do tego, żeby usunąć przed śmiercią organy? Więc twierdzą, że nie. Ale ze względu też myślę na fakt, że jeżeli oni stosowali, a wydaje nam się, że tak, te balsamy albo substancje konserwujące, to było to wykonywane tylko i wyłącznie jakby na skórze. Mhm. W Egipcie konserwowano również Od e wewnątrz wewnątrz, tak. No Więc to tak bardzo bardzo ciekawe, że różne techniki na świecie były stosowane. No, Egipcjanie pewnie przez mieli te kilka tysięcy lat na no to, żeby to rozwinąć. <laughs> na no to, żeby to rozwinąć, tak. A, a mówiła pani, że a, najważniejszym elementem, czy jednym z. Elementów, których nie da się pominąć w tej analizie, są bazy referencyjne, no bo do czegoś wyniki trzeba porównać. No i właśnie wróćmy do, do tego na chwilę, bo mówiła, mówiła Pani między innymi, że, że Simba kontaktował się z prowadzącymi trupie farmy, czy stamtąd też uzyskaliście tego typu dane, które mogły pozwolić Wam w jakiś sposób na, na identyfikację mm -hmm. substancji? Nie, nie, bo to kompletnie to jest inne podejście do, do analizowania tych, tych ciał, czy też no, no, w wyniku przestępstwa. Tutaj bardziej nas interesowało pod tym kątem referencyjnym, że jeżeli chcemy stwierdzić, że użyto tego balsamu no to chcielibyśmy od, zidentyfikować mhm. przynajmniej jego składnik. Jeżeli nie znamy jego składu, albo ten skład jest dosyć enigmatycznie opisany w tych przekazach, no to, z, z, no to trochę strzelamy na ślepo, szukając różnego rodzaju związków z danej grupy, bo akurat to był jakaś żywica z jakiegoś drzewa no Oczywiście nie znajdziemy składu tej żywicy, a no, ale biorąc pod uwagę ogólny skład żywicy mm -hmm. drzewa, możemy coś e, e, konkludować. E, my też wskazaliśmy, i to było takim najważniejszym jakby dowodem, że, e, czy wskazówką, że one właśnie mogą być mumifikowane w ten sposób, był fakt, że e, mm, po pierwsze, wskazaliśmy naszą spektroskopią bardzo dużą zawartość kwasów tłuszczowych i lipidów, a następnie wyjątkowo wysoko w porównaniu z, normalnie, z normalnym ciałem, powiedzmy niezmumifikowanym, albo z, z ciałem, który ulega degradacji, mhm. takiej po prostu czasowej. Wtedy się, zwłaszcza kiedy jest poddany wilgotności albo działaniu bakterii, Wtedy jest masowa jakby produkcja lipidów i kwasów tłuszczowych w skórze i one mają specyficzny znany skład i tutaj pewne fragmenty skóry wskazywały właśnie na taki naturalny rozkład z z skóry, ale inne fragmenty dawały całkowicie inny obraz składu tych lipidów, co później potwierdziliśmy przez takie specyficzne badania zwane lipidą miką, i tam wskazaliśmy, że również obecne są kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego, czyli te, które są w olejach, kwas olejnowny, olejowy. No w oleju rzepakowym, mgnianym, w jakimkolwiek oleju wytwarzanym, gdziekolwiek ten, te, te kwasy tłuszczowe będą obecne. A czy jest w ogóle sprawdzone, że te substancje, czy hipotetyczne substancje, rzeczywiście mogły w jakiś sposób konserwować ciało, spowalniać proces degradacji, zatrzymywać go? No to myślę, że to wychodzi bardziej z takiego założenia, że natłuszczone ciało, jest, na pewno ma, ma działanie też po pierwsze prewencyjne przeciwko działaniu wilgoci wody, bo to przede wszystkim przyspiesza rozkład ciała i dwa atakowie a na przykład substancje właśnie żywiczne czy aktywne z takich balsamów no miały przede wszystkim za zadanie działalność antybakteryjną, która też przyspieszała takie, taką degradację tego ciała. Ja też pytałem o to, no bo znane są też mumie, które naturalnie powstały ze względu na tak. po prostu warunki, które panowały w tak. tym miejscu, w którym, w którym zalegały, więc być może. <gry> tak, i no na przykład Iceman, prawda, mm -hmm. który został wykopany w Alpach, też taki jest, jest chyba zestaw zmutfikowanych ciał w Chinach albo i też w południowej Korei. No też w Egipcie są znane tak. mumie, które nic z nimi nie było robione, ale po prostu zalegały tak. w piaskach i, i same naturalnie się zmumifikowały. Dokładnie, ale wydaje nam się, ponieważ przebadaliśmy już tych ciał, no, z kilka takich reprezentacyjnych, prawda, które się wizualnie różniły, bo na przykład ta skóra była jak papirus, ona się warstwiła, rozwarstwiała. Widać było, że jest być może tylko wysuszona albo może zakopana w tym tobole z, i w ziemi, w związku z tym tak w ten sposób to, to, to ciało się zmumifikowało, ale morfologia, wygląd pozostałych mumii mu ewidentnie wskazywała, że na przykład czymś pomalowano to ciało. Czy zaraz po śmierci, czy przed śmiercią, no, na, to, na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. A były takie mumie, które były, wyglądały, zachowały się jak prawie że jak egipskie mumie. Ta bardzo dobrze zachowana twarz, korpus a, czy też czy dolna część ciała, one też inaczej były składane, bo one były właściwie takie złożone w kłębek i zawinięte w te ich toboły, w te bardzo dużo warstw bawełnianych, kolorowych chust i z nimi były chowane różnego rodzaju tam paciorki, ozdoby, pierścienie, które miały wskazywać według archeologów na pozycję tej osoby w, w, w kulturze. No właśnie tutaj możemy powiedzieć, tak dodać troszkę, że kultura ta bardzo znana jest z tych kolorowych tkanin właśnie, bardzo tak. o różnych wzorach i pewnie te mumie są jednym z miejsc, w których najwięcej tak naprawdę te, tego typu tkanin się znajduje, bo podejrzewam, że normalnie raczej też nie jest łatwo dobrze zachowane takie materiały znaleźć. Tak i to nawet były takie bardziej pomiary fizykochemiczne chemiczne zrobione na jednej czy dwóch mumii, które były w południowym Peru. już teraz nie pamiętam, też to było takie słynne wykopalisko. No, ale takiego ogromu i zebrania, jak z tych ciał, tego, na tym cmentarzy, cmentarzysku w tym środkowym Peru, no to jest to wyjątkowe z miejsca. I też daje taki przegląd różnego rodzaju z chyba etapów rozwoju tej kultury. A jeszcze mówiła Pani, że pierwszym pytaniem, z którym przyszedł do Pani Simba, było o tatuaż, o, o tatuaże, a właściwie czy to tatuaże, czy to nie tatuaże. Mhm. Czy tutaj udało wam się coś ustalić? Czy badania jeszcze trwają może? Czy Aha. jednak zarzuciliście to? Okazało się, że nic z tego Zawsze nie wynika. Zawsze coś z czego wyjdzie, jeżeli człowiek poświęci temu bardzo dużo czasu. <laughs> I muszę przyznać, że ta moja działalność archeologiczna, czy z konserwatorska przy wspomaganiu konserwatorów, to jest moja uboczna działalność naukowa. No tak, tak. Za to nie dostajemy pieniędzy na badania, ani na aparaturę. Więc oczywiście no, rozmach takich badań fizykochemicznych, to już nam pokazał przy tym pierwszym etapie, który podjęliśmy, że... Cokolwiek zaczęliśmy analizować czy stosować, to się okazało, że musimy jeszcze jedną metodę, drugą, trzecią zastosować, żeby to potwierdzić. W przypadku tatuaży, i tutaj też dużą rolę odgrywają z medycyn. No bo czy tatuaż był wykonany pod śmierci, czyli czy skóra mm. była nacięta, prawda, zanim jeszcze nie stężała, to też jest całe, że tak powiem, myślę, że tutaj doktoraty mogły powstać na ten temat. Czy też to był taki typowy tatuaż, taki jak wykonuje się współcześnie, że atrament jest no, dostarczany, wbijany pod skórę i później skóra trochę jakby na skórek zarasta ten, ten, tą, tą ranę z tym pigmentem. I y, z, y, pigmenty tego typu, które są stosowane do, do, do z, y, tatuowania, y, 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 co z rodzaju związków czy barwników organicznych. No bo są barwne tak? Nazywamy je barwnikami organicznymi. One są świetnie rejestrowane czy identyfikowane przez jedną z technik, którą używam, ramanowską. No bo mamy tę metodę in situ, prawda? Nie musimy wydłubywać, czy ekstrahować tego pigmentu. Ale niestety tego typu próbki są mieszaniną wszystkiego, łącznie z tym całym kurzem, pyłem i zawartością tego grobowca. I tutaj nam przeszkadza taki wpływ negatywny na to widmo, pojawienie się po prostu emisji fluorescencyjnej. To jest taki właśnie wada tej metody, że ona jest na to czuła. A znów y, y, druga odmiana spektroskopii oscylacyjnej, którą używamy, jest trochę mniej czuła na tego typu związki. I nawet podejmowaliśmy próby wyekstrahowania tych, tych barwników, y, z, y, ale to też jest cała historia, jak dobrać odpowiednie y, y, warunki, odczynniki które by wyekstrahowały to, więc w tym momencie to trochę porzuciliśmy i ktoś nam właśnie, um, z patolog, poradził, żeby zrobić przekroje poprzeczne przez te miejsca, gdzie są te z, um, tatuaże, bo wtedy może będziemy mieli lepszy dostęp z, um, ze spektroskopii ramanowskiej, aby mikroskopowo się. Skupić czy sfokusować laserem tylko i wyłącznie na tym małym fragmencie. Czyli jeszcze nie zarzuciliście tego? No tutaj pytanie do archeologa. <laughs> kiedy ten przegląd tych różnych tatuaży będzie dostarczony. No bo to też jest, każdy jest, temat mumia to oczywiście, myślę, że na, każde, na wyobraźnię każdej osoby działa, no, tak, więc łatwo zdobyć, czy zaprosić do współpracy, poprosić o jakąś dodatkową ekspertyzę, czy z, z ludzi z innych specjalności. No ale też no nie możemy obciążać ich po prostu taką stałą pracą, żeby popracować nad tym protokołem. Mi się marzy takie centrum badań z mumifikowanych ciał. No to już jest jakiś pomysł na przyszłość. No właśnie, jeszcze chciałem dopytać, bo mówiła Pani o tym, że no... Te badania to nie jest to, czym głównie się zajmujecie. Zresztą na samym początku mm -hmm. mówiliśmy o tym, co jest głównym zajęciem waszego laboratorium. No więc, właśnie, przychodzi ten Simba albo jakiś inny archeolog, i <noise> dlaczego się decydujecie w takim razie na takie badania? No dlatego, że po prostu jest to interesujące i to jest też, po pierwsze, to jest ogromna, to jest świetna okazja do tego, żeby powiększyć swój warsztat pracy. Sprawdzić, czy te metodologie, które wypracowaliśmy na innych próbkach są też sprawdzalne, na aplikowalne do takiego typu zastosowań. A niewątpliwie z moich też prywatnych zainteresować no, takie właśnie badania dzieł sztuki czy archeologiczne są moim poza zawodowym. Czyli nie było od razu, że przychodzi jakiś szaleniec i ma pytania, i na początku jest takie zainteresowanie, ale takie zobaczymy, kto to w ogóle jest i czego chce. Nie, <laughs> nie, nie no, no. Akurat z Instytutu Archeologii parę osób również po Simbie przyszło do mnie. I e, rzeczywiście e, te ich pytania to są zaskakujące, czy prośby są zaskakujące, ale też poniekąd e, wierzą po tym, jak jakiś tam wynik im dostarczy, no to zaczynają ufać w, w ten wynik. I tutaj mogę powiedzieć taki przykład, w którym e, może już nie będę mówiła, kto przyniósł mi takich różnych woreczkach, takie resztki. Takie drobinki takie jakbyśmy z, 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 posprzątali po prostu brudną podłogę, różnych takich drobnych z, z piasku, skał, czegoś. No i powiedział, że to pozostałość po jakimś grobowcu jakiegoś pewnie władcy, więc czy jestem w stanie zidentyfikować? Co wokół tego władcy tam poustawiali w tym grobowcu, zostały tylko dwa piszczele z tego całego grobu, bo pewnie u jacyś rabunkowie wnieśli większość, prawda? I wystawione to było znowu na zewnętrzne warunki atmosferyczne i tyle zostało. I ze względu na ten odcisk palca, no to dość, że tak powiem, żmudnie, ziarenko po ziarenku zmierzyliśmy to. No i tak mu mówię, że no to część, na szczęście było to sfotografowane, skąd to były próbki zwzięte, więc mówię, że tutaj to są resztki kości, tutaj to są, ze ściany spadł wapień, a tutaj są jakieś resztki roślinne, tylko ja nie wiem jakie. I zaczęłam, a tutaj jest jakaś pochodzenia zwierzęcego próbkę, no ale poprosił mnie o głębszą analizę. No i dzięki tej naszej bazie zaproponowałam, że ta część roślinna to jest jakiś typ miękkiego drewna, a ta część zwierzęca, co mnie bardzo zdzi też zdziwiło, najbardziej pasowała do widma pióra ptaka. Jakiego to nie wiem, ale pióra. I ten w tej radości przysłał mi jakąś fotokopię z tych hiszpańskich ksiąg, że właśnie tych władców tych, te, w tym, tym rejonie Kolumbii chowano w ten sposób, że oni byli w pióropuszach i w drewnianej uprzęży. Czyli potwierdziło się, zostały dwie tak. piszczele, a tu proszę, jak, jak wiele można było powiedzieć wiele, na, na podstawie to... takich analiz. Co już było przesadne pytanie od e, rzutonego archeologa, czy może to nie był na przykład upieczony kurczak Jakowo to ale widziałam, <laughs> że już tak głęboko to chyba z konkluzją nie pójdą. No, a jakie jeszcze inne badania w takim razie prowadziliście dla archeologów naszych? E, no na przykład e, e, z barwniki w ceramice z południowej Ameryki. No też oczywiście kwestia jest tego, ja wierzę, że któ którykolwiek spektroskopista mógłby się podjąć w współpracy z archeologami albo być wsparciem ale też musi mieć pewnego rodzaju specjalność swoją jakby główną. No ja się zajmuję jakby organiką, biomedycyną, więc tutaj mam szerokie pole do popisu. Jestem też specjalistą w identyfikacji różnego rodzaju pigmentów, więc tutaj też nie jest to dla mnie problemem. Ale już jak przychodzi ktoś do mnie z zapytaniem, jak został wypalony jakiś garczek no to od ceramiki, od materiałów binokrzemanowych specjalistą już nie jestem. Więc tutaj właściwie powinien się zająć to ten ktoś, kto się takim materiałoznawstwem zajmuje. Na pewno będzie miał większą, dużo lepszą wiedzę na ten temat. No, czyli archeolog musi sobie zdawać sprawę z tego, że jest taka metoda, co tak. można dzięki niej uzyskać, a później już spróbować znaleźć specjalistę, który dobrze zna dany materiał. Tak, w mojej opinii tak, no bo z, tak naprawdę nawet w tym naszym świecie, o tej e, spektroskopii molekularnej, no zna się osoby, które się zajmują e, artefaktami archeologicznymi albo dziełami sztuki, patają je pod, składem, pod kątem identyfikacji, i tych grup tak naprawdę naukowych nie jest zbyt wiele, one z, ci, e, zazwyczaj są. E, e, przyklejeni do wielkich muzeów, czyli National Gallery w w Londynie, Muzeum Van Gogha w, w Holandii, czy Louvre, czy muzea w, w, we Włoszech. Tam jest ta analiza fizykochemiczna, jakby laboratorium fizykochemiczne, też uważane za podstawowe źródło wiedzy. Tak? A z grup naukowych, które stricte by rozwijały metodologię, które by to badały, no to myślę, żebym policzyła na palcach i większość analiz, które się pokazuje w literaturze, to są robione takie z doskoku przy jakiejś współpracy. A archeolodzy, niestety muszą być trochę, trzeba ich trochę wyedukować, żeby zrozumieli, że my nie możemy powiedzieć wszystkiego. Że coś jest jeszcze dodatkowo potrzebne. No, my to chcielibyśmy od razu wszystko. Tak, to wiem. <laughs> bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Życzę powodzenia, jeśli chodzi o pomysł powołania jednostki, która zajmowałaby się takimi analizami dla dzieł sztuki i archeologii. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się uda. Dziękujemy bardzo.